Naszym gościem jest prezydent Siemianowic Śląskich, pan Rafał Piech. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Witam panie redaktorze, witam państwa. Zgodnie z zapowiedzią z naszej ostatniej rozmowy, dzisiaj będą pytania od widzów, na które pan prezydent postara się odpowiedzieć. Chyba będę zaczynał, panie prezydencie. Bardzo proszę. Bardzo dużo pytań było o koalicję. Dlaczego nie idziecie razem z Konfederacją? Czy to nie jest trochę rozmywanie głosów, które mogą iść na prawicę, jeśli tak nazwać wasze ugrupowania? Co by się musiało stać, żeby pan rozważył wejście w koalicję z Konfederacją i dlaczego na razie o takiej koalicji nie ma mowy? Panie redaktorze, na początku w ogóle nie rozważaliśmy działalności politycznej. Ruch Polska jest jedna, miał stać na straży właśnie tych wszystkich segregacji, tego wszystkiego, co nam fundował rząd i politycy. Więc na tym chcieliśmy się skupić. Ale biorąc pod uwagę też sugestie Polaków, to prosili o coś czystego, organizację, która jest całkowicie czysta, nie skażona żadną partią polityczną. I muszę powiedzieć, że dzisiaj jeżdżę po różnych miastach, mamy spotkania regionalne, praktycznie we wszystkie weekendy teraz. I za każdym razem, kiedy mamy na sali około 100, 120, 150 osób, zawsze zadaję to samo pytanie, bo chcę wsłuchiwać się, tak jak w Siemianowicach, w głos Polaków, jakie są ich oczekiwania. Jeżeli oni nas poprosili o to, żeby jednak stworzyć tą siłę też polityczną, taką czystą. Więc zadaję pytanie, czy to ma być organizacja czysta, która nie jest skażona żadną partią, która nie wchodzi w współpracę z żadną partią polityczną, które już miały czas na przestrzeni ostatnich dekad, lat pokazać, co potrafią. Ja myślę, że każdy czas, panie redaktorze, czy to nawet 8 czy 4 lata, pokazuje, jakie są możliwości danej organizacji politycznej czy partii. Tyle wystarczy. Mi wystarczyło w mieście 4 lata, żeby przekonać albo zrazić do siebie mieszkańców. No, po 4 latach poczyniliśmy takie inwestycje, takie działania, że otrzymałem, tak jak już wspominałem, drugi wynik w Polsce 84%. Więc z 60% na samym początku procent poparcia podbiłem je jeszcze do 84%, czyli można powiedzieć, że przekonałem prawie 100% mieszkańców do siebie, do swojej wizji miasta. No więc jeżeli są organizacje, które przez tyle lat utrzymują cały czas taki sam poziom poparcia, on jest mniejszy, większy, ale cały czas jak gdyby niezmienny, no to oznacza, że te organizacje osiągnęły już swój maks. I kiedy jestem na spotkaniach i pytam Polaków, powiedzcie, czy chcecie, aby to była czysta organizacja, abyśmy szli sami. 99% Polaków, ludzi odpowiada nam, tak, chcemy, abyście szli sami. Więc to nawet nie jest mój widzimisię, moja decyzja, tylko wsłuchując się w ten głos Polaków, poszczególnych mieszkańców tych regionów, miast, chcę uszanować, bo jeżeli mam ich reprezentować, to chciałbym, aby to było też to oczekiwanie, ich oczekiwanie spełnione. Więc taka decyzja, jest mnóstwo ruchów, organizacji, z którymi jesteśmy otwarci współpracować, bo jest wiele czystych, fajnych ruchów, gdzie przyświecają ludziom te same intencje. Oczywiście nie każdy jest w stanie zaakceptować te nasze wartości, które my mamy jak gdyby no na pierwszym miejscu, czyli Bóg, rodzina, ojczyzna. To jest dla nas najważniejsze i z takim hasłem chcemy iść i nigdy się nie ugniemy przed niczym, czyli dla poparcia, dla elektoratu nie będziemy nigdy robić kroku w tył. Mamy swoje zasady, jesteśmy za tym, aby chronić życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Jesteśmy za rodziną, która składa się z mężczyzny i kobiety i małżeństwa, które składa się z mężczyzny i kobiety i to jest dla nas flagowe. Jeżeli komuś to nie pasuje i nie odpowiada, to myślę, że jest mnóstwo właśnie partii, organizacji, gdzie mogą znaleźć swoje miejsce. Każdy może znaleźć swoje miejsce i to mnie trochę dziwi, bo proszę zobaczyć, panie redaktorze, jeżeli był PiS, który jawił się jako partia bardzo prawicowa i wtedy powstawała Konfederacja, czy ktoś zarzucał Konfederacji, że chce rozbijać elektorat PiS, że mają podobne poglądy, że tu partia ludzi wierzących, chrześcijan, katolików i tutaj tworzy się kolejna, może lepiej, żeby się nie tworzyła, bo będzie rozbijała elektorat PiSu. No nie, no więc nie wiem, dlaczego ktoś siłą chce nas wpychać w ramiona jakiejś partii politycznej, jeżeli większość Polaków z tych, z którymi rozmawiamy, chce, aby była to organizacja
czysta. Ja nie chcę niczego robić za wszelką cenę. Ja nie chcę za wszelką cenę zdobywać nie wiadomo jakiego poparcia. Chcemy, aby to było do końca czyste, transparentne i budowane na prawdzie. Nic więcej. Adam pyta, czy Polska jest jedna będzie pojawiać się na antenie Radia Maryja? Obecnie jest to praktycznie zarezerwowane dla PiSu.